25 tomów akt, blisko 5400 stron dokumentów, sześciokrotnie przedłużone śledztwo, ponad 20 świadków przesłuchanych przez CBA. To dopiero początek robiącej wrażenie statystyki, którą przedstawiła nam Bożena Kamińska, była posłanka. Kolejne dane i informacje przytaczane przez byłą parlamentarzystkę mówią o prześwietlaniu męża, córki i zięcia, zapytaniach kierowanych do zakładów pracy, w których zatrudnieni byli ci członkowie rodziny. Tracili tą pracę, pracowali w różnych instytucjach spółek międzynarodowych. To po prostu naprawdę jest przerażające. Bo również CBA zwróciło się, proszę sobie nie wyobrazić, do Sądu Okręgowego Warszawy o uchylenie tajemnic bankowych do 53 banków, 49 biur maklerskich, 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 65 towarzystw ubezpieczeniowych i 34 SKOK-ów. Nawet dokumenty mojej rodziny były nadsyłane wnioski do Biura Spraw Administracji Obywatelskich, Urzędów Skarbowych w całej Polsce, w tym i w Zakopanem, ZUS, Urząd Stanu Cywilnego. To statystyka jest porażająca. Jaką armię ludzi trzeba było zatrudnić? Ta armia ludzi nie znalazła dowodów świadczących o 11 rzekomych, tak śmiało można powiedzieć, przestępstwach, jakie miała popełnić Bożena Kamińska. Jest zapisane w postanowieniu umarzającym te zarzuty przez prokuraturę w Ostrołęce. Procedura ruszyła na wskutek nierzetelnych zarzutów i nierzetelnej opinii CBA. Nie było sprawdzone wszystko rzetelnie z dokumentami, z przepisami. Wiele zarzutów nie miało potwierdzenia ani prawnego, ani również namacalnego, czyli w sensie fizycznym. Wymyślanie kwot, rzucanie w człowieka, że ktoś sprzeniewierzył 500 tysięcy, potem się okazuje, że 300 tysięcy, a w efekcie się okazuje, że ja jeszcze włożyłam swoje pieniądze w funkcjonowanie biura, jeżeli nie można było sfinansować innych wydatków, to jest porażające. Jak przypomina była posłanka, atak na nią rozpoczął się znacznie wcześniej, niż nastąpiło jej zatrzymanie. Sprawa nie ma swój początek w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, która potem zawiadamia Policję Wojewódzką w Białymstoku. Rozpoczęło się to wszystko w 2018 roku, odkąd wytykałam błędy, nieprawidłowości zarówno wtedy obecnego wiceministra Jarosława Zielińskiego, jak również podległy pod niego resort mundurowy, a w szczególności policję. Na mój wniosek kontroli poselskiej odbyły się kontrole w wielu garnizonach w Polsce, między innymi w Podlaskim, czego w efekcie było oczywiście udzielenie nagany panu komendantowi wojewódzkiemu generałowi Danielowi Kołnierowiczowi i odejściem na emeryturę. No i oczywiście zapowiedź na łamach mediów regionalnych, Radia 5, Radia Białystok, pana generała Daniela Kołnierowicza, komendanta wojewódzkiej policji w Białymstoku, na konkurs na donosy na panią poseł Kamińską. Od tego się rozpoczęło. Oczywiście te donosy już i różne zarzuty nie mające odzwierciedlenia w dokumentach czy w prawdzie rozpoczęły swój bieg w 2019 roku, kiedy nie uzyskałam mandatu. Na drugi dzień uzyskałam już informację kontroli CBA. Najpierw na moich oświadczeniach, jeżeli specjalnie z oświadczeń nic nie wynikło, równolegle prowadzono, o czym nie miałam świadomości, nie zupełnie, dopóki nie zostałam zatrzymana przez CBA i dowieziona do prokuratury, a mianowicie w 2021 roku w grudniu, że sprawdzano i kontrolowano tak naprawdę całą historię mojej pracy i społecznej, i zawodowej, zarówno przez 8 lat mego biura, moich pracowników, współpracowników, również pracę zawodową w Suwalskim Ośrodku Kultury, w innych instytucjach społecznych. Ja to rozumiem, że można było mnie za tą odwagę karać i próbować szukać jakiejkolwiek rysy i punktu zaczepienia, żeby mnie obrzucić zarzutami, żeby zrobić wrażenie, żeby mnie upokorzyć, mnie zniesławić, żeby również mnie w jakiś sposób zniesławić.
zniszczyć politycznie, bo na pewno taki był ku temu cel, bo byłam śledzona, byłam fotografowana. I choć to ona była głównym podmiotem zainteresowania śledczych, to dzisiaj mówi też o pobocznych uczestnikach tej sprawy. To dotknęło przede wszystkim kilkadziesięciu osób, nawet mogłabym liczyć w setki, bo również wszystkich pracowników, którzy ze mną współpracowali, którzy byli przesłuchiwani, ale to dotykało również pośrednio ich rodziny. One przecież to też odbierały bardzo, bardzo emocjonalnie, przeżywały. No, ja bym stanęła jeszcze raz w obronie jakiegokolwiek człowieka, żeby do mnie jako do posła się zgłosił i prosił o pomoc jak ci policjanci, którzy nie bali się ze mną stanąć na konferencjach. Jeden z tych ludzi przepłacił to swoim zdrowiem, niemalże życiem, rodziną, stracił rodzinę, leczył się psychiatrycznie, nie miał gdzie pracować. To po prostu są dramaty ludzkie. Prawomocne umorzenie kończy wieloletnią gehennę, ale też otwiera Bożenie Kamińskiej drogę powrotu do działalności. Silniejsza od doświadczenia, dzisiaj z większą świadomością myśli o powrocie do polityki. Ta sytuacja oczywiście uniemożliwiła mi, bo oczywiście no jest tak, że jedni pomagają ci, współczują i podają rękę i rozumieją, a inni to wykorzystują na swoją korzyść, więc no, polityka jest brutalna, to ja to rozumiem i na swoim przykładzie, i na swojej skórze odczułam, że to jest brudna gra, natomiast ona wcale nie musi tak wyglądać, bo politykę też kreują ludzie i to wszystko zależy, jacy ludzie trafiają do tej polityki. Podkreślając, że jej osobista decyzja to jeszcze zbyt mało, by znaleźć się na jakiejkolwiek liście wyborczej, zaznacza, że w przypadku odpowiedniej woli jej formacji politycznej jest gotowa na polityczną scenę powrócić, niezależnie od tego, jak wielka ta scena będzie.